Proszę powiedzieć, co Pani rozumie przez definicję lotniska czynnego? Może będzie zgoda na wylądowanie samolotu. Przez lotnisko czynne rozumiem, że będzie zgoda na wylądowanie samolotu. Jeszcze raz powiedzcie, no, czy nie leży to w zakresie moich kompetencji, więc moja wiedza jest niewystarczająca i to, co mówię, może być niepełne albo mylące. Dlatego też definicje przeze mnie używane są prawdopodobnie niefachowe, bo nie zajmują się tym na co dzień. Ja zajmuję się tym, jeśli jest informacja od strony przewoźnika, że z jakichś względów lotnisko jest wyczynne albo nie spełnia parametrów, na których może wylądować samolot, to my dostajemy taką informację i dostosowujemy do tego program bądź nie wiem, no program. Natomiast nie umiem się wypowiedzieć, czy z lotniskiem samolotu jest taki czy inny. Wówczas przed 7 kwietnia takiej informacji o tym, że samolot nie może tam wylądować, nie było. W związku z czym Departament Spraw Zagranicznych podejmował normalne przygotowania do wizyty, do lądowania w Smoleńsku. Nie było takiej informacji ani od gospodarzy, ani od przewoźników. Muszę powiedzieć, kto ze strony rosyjskiej, kto dokładnie zapewnia, że lotnisko to będzie przygotowane? Dużo w którym pytaniu świadczy, że kto widziało, że nie wie. Przepraszam. Proszę powiedzieć, jak wyglądały, czy może inaczej, proszę powiedzieć, czy przewoźnik prywatny żądał od Państwa dokumentów na temat lotniska w Smoleńskiej? Kiedy była rozważana kwestia faktorów? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy prywatny przewoźnik żądał od nas dokumentów w lotniska Smoleńskiego. Bardzo proszę. Proszę powiedzieć, dlaczego uważa Pani, że do Pani obowiązków nie należało uznanie instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie FN? Przepraszam, ja proszę o uchylenie tego pytania, dotyczy oceny. Też nie bardzo rozumiem pytanie. Chciałem się dowiedzieć na temat, jaka była znajomość tej instrukcji wśród pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdyż w mojej ocenie instrukcja ta nakłada pewne obowiązki na tą instytucję. I chciałem też wiedzieć, czy na pytanie o znajomość instrukcji HET, to już chyba świadek uważa. Tak, zgadza się, ale chciałbym wiedzieć właśnie, dlaczego jest świadek uważa, że tej instrukcji świadek znać nie musiał. Ponieważ nie leży to w kompetencji Departamentu Spraw Zagranicznych. Rozmawiam, ja mogę się wypowiadać na temat Departamentu Spraw Zagranicznych, nie całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Departament Spraw Zagranicznych przygotowuje wniosek wyjazdowy. Proszę Pani, ale to już Pani mówiła. Dziękuję. W sensie nie mam. Dziękuję. Pan prokurator? Dziękuję. Pani jest na zmianę jeszcze, tak? Tak, dużo pytanie. Proszę powiedzieć, proszę Pani wiedzy, kto dostarczał dokumentację na temat lotniska do przewoźnika? Mówimy o wizycie 7 kwietnia. Zwyczajowo taka dokumentacja w ogóle nie przechodzi przez Departament Spraw Zagranicznych. Wiem, że przed 7 kwietnia część jakichś dokumentów trafiła do Pani Emilii Surowskiej z placówki. Chyba na zasadzie... Wiem, że przed 7 kwietnia część dokumentów trafiła z placówki do Pani Surowskiej. Chyba na zasadzie będzie szybciej przekazać do kogoś, kogo znam, niż... No trudno mi powiedzieć, czemu tak, no bo to nie jest kompetencja Departamentu, ale część trafiła i Pani Surowska przekazała te dokumenty do Pani Bonieckiej, czyli wedle kompetencji. I ona przekazała je Pani Bonieckiej wedle kompetencji. A czy Pani wie, kto przekazał je do 36 spec-pułku? Skąd 36 spec-pułku w ogóle posiadał dokumentację dotyczącą lotniska i na tej podstawie miał dokonać oceny, czy jest możliwe lądowanie? Z Biura Dyrektora Generalnego. Czy
pani Boniec, tak. A do pani Bonieckiej te dokumenty dotyczące lotniska trafiły? Pani wspomniała z Latwicy. Tak. Jednym incydentalnym przypadkiem, kiedy trochę nie wedle właściwych część dokumentów trafiła do nas, to nie potrafię powiedzieć, jak normalnie ta ścieżka wygląda. Ale tym razem. Tym tak. razem trafiła część, naprawdę niewielka część dokumentacji do pani Zdrowskiej i została natychmiast przekazana do pani Bonieckiej. A co ta dokumentacja, ta niewielka część, która trafiła do pani Surowskiej, co zawierała z pani? Tego, co pamiętam, jakieś mapy. Tego, co pamiętam, ta dokumentacja zawierała jakieś mapy. A dlaczego trafiła do pani Surowskiej? Pani Surowska o to poprosiła? Nie. Zupełnie, myślę, niewłaściwą drogą. Prawdopodobnie pani Surowska w ogóle już 2-3 dni przed 7 kwietnia była na miejscu w Smoleńsku w celach przygotowania wizyty pana premiera. Podejrzewam, że jedna z osób z placówek, która się kontaktowała w innych kwestiach, po prostu no, wraz z innymi informacjami. Wraz z innymi informacjami przekazała także to. No pewnie, żeby, nie wiem, przyspieszyć proces, tak, jak mogę sobie to wyobrazić. Aczkolwiek nie jest to właściwa ścieżka. Proces, tak to sobie wyobrażam. Ja tak dodała, że nie jest to właściwa ścieżka. A czy wie pani, która ta osoba z ambasady wysłała tą dokumentację? Nie pamiętam. Nie pamiętam, kto z ambasady wysłał tą dokumentację. Pani tutaj rozstrzyga, że to nie jest właściwa ścieżka. To jaka jest właściwa ścieżka przekazywania takiej dokumentacji do 36 spadku? Bo pani mówi, że ta nie jest właściwa. To jaka jest właściwa? Nie chcę odpowiadać na to pytanie, żeby nie udzielić informacji błędnej. Departament Spraw Zagranicznych nie jest uczestnikiem tego procesu. Nie, pani dokonała pewnej oceny, że ta ścieżka jest niewłaściwa i pani to wyraziła. Nie, bo normalnie się tym nie zajmujemy. Natomiast kto się normalnie tym zajmuje? Biuro Dyrektora Generalnego. Czy państwo oskarżyciele mają jakieś pytania? Jaka była rola Departamentu Spraw Zagranicznych w organizacji wizyty prezydenta Rzeczypospolitej? Drugie pytanie. Skąd świadek posiada informację, iż Biuro Dyrektora Generalnego było odpowiedzialne za przekazywanie dokumentów, o których przed chwilą tu mówiono, które trafiły do państwa do 36 punktu? Tak mi się wydaje, starałam się uniknąć odpowiedzi na to pytanie, żeby nie wprowadzić państwa w błąd. Tak mi się wydaje. Wiem, że nie należy to do obowiązków Departamentu Spraw Zagranicznych, więc... Trzecie pytanie. Czy świadek posiada wiedzę, jaka jest rola Biura Dyrektora Generalnego w współorganizowaniu wizyt Prezydenta Rzeczypospolitej? Moja wiedza raczej pochodzi z mediów, więc nie chciałabym udzielać odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję. Pozostawię państwu obręce. Proszę. Proszę odpowiedzieć, czy wie pani, co było przyczyną zmiany terminu premiera 10 października? Już o tym wspominałam. Rozmowa o premieru drugim czytaniu. Proszę powiedzieć, z kim pani kontaktowała się w okresie luty-marzec przed 10 kwietnia w kancelarii prezydenta w sprawie obchodów i lotów? Z
kancelarią prezydenta ZIP. Czy ma Pani wiedzę, czy ktokolwiek z kancelarii prezydenta kontaktował się z kancelarią prezydenta Rady Ministrów, z biurem dyrektora generalnego w sprawie odchodów i losów? Nie. Nie wiem, czy ktokolwiek z kancelarii prezydenta kontaktował się z biurem dyrektora generalnego w sprawie. Czy loty premiera i prezydenta były organizowane wspólnie przez kancelarię prezydenta Rady Ministrów i prezydenta? Czy to było wspólne przedsięwzięcie? Znaczy, nie przypominam sobie takiej wizyty, żeby był wspólny wylot premiera i prezydenta. Znaczy, rozumiem, że pan mecenas pyta o konkretną wizytę w kwietniu. Tak, kiedy mówię o to w kwietniu. Jeszcze zanim doszło do tego działu. Tak? Powtórzyć pytanie? Może ten sposób. Czy wizyta premiera, wizyta prezydenta były organizowane wspólnie? Czy ma Pani wiedzę na ten temat? To znaczy Pani mecenas się przepraszam, proszę się wstrzymać. Potrafię tylko odpowiedzieć w taki sposób. Proszę Pani, no proszę się chwilę wstrzymać. Pani mecenas się bardzo proszę o podstanie. Świadek już mam wrażenie udzielał odpowiedzi na to pytanie, że do pewnego momentu rozważano tę opcję. Administracja jakoś tak określiła, brała to pod uwagę. Tak. A później doszło do rozmów, do rozmowy premierów Tuska i Putina i stało się jasne, że wizyty będą dwie. Takie mam wrażenie do tej pory jest, sądzę, znaleźć dane. Czy uczestniczyłam w spotkaniach przygotowujących obchody? No, do czasu, kiedy została wskazana data dzienna wizyty premiera i wizyty prezydenta, rzeczywiście te spotkania to były spotkania ogólne dotyczące obchodów. Uczestniczyły w nich naprawdę różne instytucje. Dobrze, mam wszystkie pytanie pana ministra Przewoźnika. Padło tutaj stwierdzenie, że był koordynatorem. Czy funkcja tego koordynatora była mu powierzona jakoś formalnie? Tak, została mu powierzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Czy to koordynator panu przewodniczącemu została powierzona przez ministra kultury? Dotyczyła całości obchodów. Nie tylko z premiera i prezydenta. Czy Kancelaria Prezydenta oprotestowała powołanie pana przewodnika jako koordynatora? Nic nie wiem na ten temat. Nic nie wiem na temat, aby Kancelaria Prezydenta oprotestowała powołanie pana przewodnika jako koordynatora. Czy pan prezydent Miedwiediew dzwonił do pana prezydenta Kaczyńskiego i zapraszał do 10 rozmowy? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam odpowiedzi. Proszę sądu jedność, są pozwoleni. Znaczy, panie mecenasie, przepraszam, żeby dopełnić formalności, czy pan ktoś nie wie? Nie, się proszę. Proszę, proszę, pan mecenasie. W związku z pytaniem pana mecenasa Stępickiego, czy pani znała zakres kompetencji pana przewoźnika jako koordynatora? Oprócz tego, że ogólnie miał kierować czy koordynować wizytę, zna pani jakieś jego konkretne obowiązki z tej funkcji wynikają? Formalnie. Nie rozumiem, że
pani tego nie widziałam ich zakresu obowiązków, więc wiem to z pragmatyki oraz ogólnej wiedzy. Widziałam ich zakresu obowiązków, wiem to z pragmatyki. Przepraszam, mogę jeszcze pytanie? Bardzo proszę. Czy pani widziała zakres obowiązków pani Janickiej? Nie. Nie, przed chwilą odpowiedziałam. Bo nie słyszałem, że właśnie to mówię. Czy przyszedł? Pan by za nas trzeba mówić. Proszę panią sobie wyszukać do pojęcia, czy pani to dwie sprawy. To znaczy, dwie sprawy. No z tego, że na przykład pisma, informacje, maile kierowane są do pani Janickiej, rozwalnie do pana Kośnika. Czyli nie widziałam jej zakresu obowiązków, nie widziałam jakby dokumentu regulującego tego, natomiast no tak wygląda współpraca. No jest to w regulaminie też kancelarii na pewno określone. W regulaminie poszczególnych departamentów. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania przy danym informacji? Wspomniała pani przed chwilą, że ten taki regulamin znajduje się w intranecie. Słysząc pani odpowiedź, rozumiem, że pani się nie zapoznała z treścią tego regulaminu. Nie no, znam, przez chwilę się zawahałam, jednak starając się ważyć każde słowo. Znaczy pani wie, że jest regulamin w internecie? Tak, wiem, że nie zna. Nie no, wiem, że jest regulamin w internecie i go znam. Składa pan w usta świadka odpowiedzi, której nie udzielił. Zdaję sprawę, która miała miejsce 6 lat temu i po prostu... Proszę pani, bardzo proszę. Świadek wyraźnie powiedziała, że znała ten regulamin. Dziękuję. Czy ktokolwiek ma jeszcze jakieś pytania przed przystąpieniem do jeszcze pytania wcześniej złożone przez skarbę? Tom trzeci. Zapewniona jestem. Usług rosyjskich nawigatorów.